witamy serdecznie. Nysa, 24 lutego roku pańskiego 2023. Kolejna nasza interwencja wspólnie z Dariuszem. Interwencja dziennikarska w Nysie odnośnie w tym przypadku, który zaraz za chwileczkę usłyszycie i zobaczycie, pani Ewy, mamy dwójki synów w wieku 16 i 12 lat. Ta interwencja właśnie tutaj dotyczy tego zdarzenia. Dziewczyny wam za chwileczkę opowiedzą o tym wszystkim. Natomiast chcieliśmy to poinformować wspólnie z Dariuszem, że dzisiaj odbyliśmy już rozmowę, jak również z Angeliką, u burmistrza, miasta Nysy. Mamy nagrany materiał, jeśli chodzi o panią Anię. Wizytowaliśmy dzisiaj wspólnie. Przerwę i wyjaśnię widzom. Pani Ania to jest osoba, która mieszka w łazience, tak śpi. Tak, ta pani Ania, która w łazience mieszka i wychowuje wnuczkę swoją. Tak. Wizytowaliśmy dzisiaj razem z burmistrzem. Razem z burmistrzem żeśmy byli, z wiceburmistrzem byliśmy na mieszkaniu chronionym. Bardzo dobre warunki. Sprawdziliśmy to. My mamy materiał nagrany, będziemy go pokazywać. A teraz... No co, przekażemy kamerę dziewczynom. Przekażemy, odwrócimy kamerę w drugą stronę. Tutaj Angelika będzie z Ewą prowadziła rozmowę. Zobaczycie, usłyszycie sami, na czym problem polega. Kolejny raz wymiar niesprawiedliwości w stosunku do kobiety dokonuje przestępczej działalności, moi drodzy, odbierając prawa do wychowywania dzieci, zabierając dzieci. I mało tego, jeszcze preparuje sobie swoje, jakby powiedzmy, opinie robi na ich temat, gdzie w ogóle to nie jest nic zgodne z prawdą, no ale... Dziewczyny o tym opowiedzą, nie będziemy... co jest w aktach sprawy, co się wydarzyło, jak długo to trwa, także zapraszamy, posłuchajcie sami. Witamy Angelikę i witamy Ewę. Dzień dobry, witamy serdecznie. Głośnie. Jestem tutaj dzisiaj z naszymi dziennikarzami Armandem, tak, jestem z Darkiem, no i z Ewą. Ewą, tak. Ewcia. Przed chwilą sytuacja krytyczna, mamy nagrywać, łzy cisną się do oczu, łzy na niesprawiedliwość, na krzywdzące opinie instytucji, które powinny być praworządne, którym ufamy, że działają zgodnie z przepisami, z konstytucją, z prawami dziecka, a jednak są łamane. Tak. Ewa, opowiedz, co cię spotkało? Mam na imię Ewa. Moja sytuacja jest trudna, ponieważ dokonałaś złego wyboru życiowego, tak, prawda? Jakiego? Poślubiłam męża, którego nie znałam, który miał uzależnienia narkotyków, gnębił mnie psychicznie, fizycznie, wulgarnie się do mnie odnosił. Wiemy, że pobił cię w ciąży. Tak, pobił mnie w ciąży, miałam interwencje policyjne na domie. No, były to sytuacje bardzo trudne, z którymi ty, jak nam opowiadała Ewa, nie chciała się zgodzić, nie chciała godzić się na złe traktowanie przez człowieka, któremu zaufała, do którego miała uczucia, a pomimo tego, że starała się być dobrą żoną, dobrą mamą, była karana. I pewnego dnia co się stało? Mój były mąż popał mnie gwałtownie, niespodziewanie, że oblat, że jakbym się nie chwyciła, to pewnie by mnie teraz nie było. Wtedy powiedziałam dosyć, że rozchodzę się z tym człowiekiem, bo wielokrotnie dawałam mu szansę. Odchodziłam od tego człowieka, ale zawsze do niego wracałam, bo myślałam, że dzieci, że tak, się zmieni, jakoś obiecywał. Tak, obiecywał mi. Znamy tę historię i no wiemy, i, jak to działa. I przyszło jego rodzice do nas do domu i jego mama zagroziła mnie, że jeśli zostawię mojego byłego męża w domu, to mi zabierze dzieci. Ja nie miałam wtedy gdzie pójść. Wyszłam z tego domu. Wtedy podczas tego pobicia kolejnego uciekłaś. Uciekłam, tak. I nigdy nie wróciłaś. Wróciłam tylko przez obecność dwóch dni,
mój były mąż szybciej skoszył sprawę do sądu, że jako on był pokrzywdzony, że ja dzieci zostawiłam sama w domu. Przedstawił cię w złym świetle, co mamy tutaj w tych wszystkich dokumentach, ja je przejrzałam. Wziął sobie fałszywych świadków, ludzi, którzy w ogóle mnie nie znali. Fałszywie zeznawali przed sądem. Wszystkie moje świadki zostali odrzuceni. A przyjęci tylko świadkowie ze strony byłego męża Ewy. Tutaj nawet pierwszą opinię, którą wzięłam do ręki, zauważalna stronniczość organów. Cytuję, według oświadczenia stan zdrowia dobry, nie choruje poważnie i nie leczy się specjalistycznie, nie pali papierosów, przeczy nadużywaniu alkoholu i stosowaniu środków psychoaktywnych. Widzicie w tym stronniczość? Bo ja tak. Dlaczego przeczy? Skoro wcześniej jest nie stosuje, nie nadużywa, to dlaczego przeczy? Nie. Powinno być tam słowo nie. Więc tutaj takich sytuacji w tych opiniach jest mnóstwo. Na przykład wystarczające mieszkanie, a wcześniej wyposażone jest nowocześnie, funkcjonalnie zadbane, utrzymane w czystości. Więc no takie naprawdę tutaj mnóstwo tych błędów i mnóstwo byłoby czasu poświęcić na to, można byłoby, żeby je przytaczać, ale nie o to chodzi. Skupmy się na tym, co istotne. Uciekłaś z tego domu, zostawiając dzieci pod opieką byłych teściów, bo w czasie tej awantury one przebywały u nich. Tak? I przez te dwa dni nie kontaktowałaś się z byłym mężem, ani z teściami, ani też z dziećmi, bo po prostu co czułaś wtedy? Bałam się tego człowieka, że zrobi mi jakąś krzywdę, bo miałam też taką sytuację w domu, że jak dzwoniłam na policję, żeby przyjechała, to on sobie, mój tata, zadzwoniłam jeszcze wcześniej do taty, żeby po mnie przyjechał, to on sobie nóż naszykował, że zabije. Że zabije ciebie, że zrobi krzywdę dzieciom, to Ewa opowiadała. Że pozabija całą rodzinę, więc tutaj te groźby karalne były, a pomimo tego nasze instytucje wydają opinię, na podstawie której dzieci zostają przysądzone byłemu mężowi. Tak, on miał wielokrotnie. Jak ma nawet tego niebieską człowieka kartę, poznałam, tak? Ja nigdy nie miałam styczności z narkotykami, ja nigdy nawet nie wiedziałam, że coś takiego może istnieć. Nie wiem, teraz żyjemy w takich czasach, że nawet dzieci w podstawówce wiedzą, że o narkotykach się te narkotyki są tak w mediach, wszędzie się je upublicznia, że nie da się nie wiedzieć, że coś takiego jest. A ty nie miałaś, ja nie miałam nigdy wiedzy, w życiu, nie miałaś kontaktu, więc nie interesowałaś się tym, a tutaj jednak, że coś takiego cię spotyka. On jak do mnie przyjeżdżał po nocy, ja nigdy się nie zastanawiałam, skąd ma siłę nie spać całą noc i jeszcze przybywać cały dzień u mnie, tak? Że no, zastanawiało cię, no, ale nie miałaś pojęcia, że on jest pod wpływem narkotyków. Tak, tak. I takiemu człowiekowi oddaje się prawa do dwóch chłopców, 15-letniego i 12-letniego. Tak. Dlaczego, Ewa, dlaczego nie miałaś siły po nie wrócić? Ja byłam załamana, ja nie miałam gdzie szukać pomocy, bo ja do domu wracałam wielokrotnie, że bałam się znowu prosić o pomoc mojego tatę, żeby przyjął po mnie, bo on mówi, Ewa, zostaw tego człowieka, a ja zawsze coś głupia wracałam. No byłaś współuzależniona, wydawało ci się, że się zmieni, bo to też ci obiecywał, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej niejednokrotnie, więc to są takie syndromy osoby, która rzeczywiście jest współuzależniona i jest trudno jej, jeśli nie ma wsparcia innych osób dookoła, to podjąć decyzję taką o odejściu. Tak, on przychodził do domu, przychodził zawsze zmęczony, robił mi awantury, wulgarnie się do mnie odzywał. Dobrze, Ewa, a czy uważasz, że teraz, kiedy dzieci są pod opieką twojego byłego męża, są bezpieczne? Nie, bo wcześniej spotkałam go na ulicy, a wiem, jak człowiek wygląda po narkotykach. On jest bardzo nadpobudliwy, nerwowy. Ludzie po narkotykach różne rzeczy robią i się słyszy o takich rzeczach. Także ja boję się o bezpieczeństwo moich dzieci. Moje dzieci chcą być ze mną, to już wielokrotnie powiedziały, na badaniu psychologicznym. A te badania nie wskazują tak, na to, jednak, są przeinaczone słowa, przeinaczone opinie na korzyść, mówiące na korzyść
twojego byłego męża. Tak. A czy uważasz, że dzieci, czy w ogóle dzieci przebywają cały czas u twojego byłego męża? Jak wygląda Nie. jego życie? Wcześniej dzieci cały czas przebywały pod opieką jego rodziców. Dzieci cały czas mi się o tym skarżyły. Nawet jego rodzice do mnie dzwonili i prosili mnie o pomoc. Także ja to... On, twój były partner ma też nowe życie, prawda? Tak, i, tak. I przez ten czas to już nie jest jedyna osoba, tylko to jest kolejna osoba, z którą on żyje. Tak. I jakby zajmuje się tym życiem bardziej niż swoimi synami, tak? Tak. Ja wcześniej, wie pani, Andrzejko, ja nie, jak straciłam dzieci, ja przestałam wierzyć w prawo, bo ja się czułam osobą pokrzywdzoną, tak się czuję po dzień dzisiejszy. Nie zrobiłaś nic, tak. A jesteś jednak oskarżana, tak. Że to ty jesteś ta zła, że tak. Tobie się zabiera dzieci, tobie zabiera się opiekę, kiedy ta opieka tobie się należy. Tak, tak. A czy uważasz, że dzieci przebywając u dziadków, u twoich byłych teściów, są bezpieczne, są dobrze wychowywane? Są może bardzo... Mówiłyśmy przedtem o tym, że oni że wybierają bardzo, na nich tak, presję na presję naukę, na, tak, tak, że mają mieć najlepsze oceny. Tak. Marcel ostatnio powiedział, że dziadkowie, jak Marcel coś pod nich źle zrobi, nie to, tak jak oni chcą. Jak oni chcą, no to karę mu robią. Nerwy pokazują, zrzucają wszystkie rzeczy z biurka na podłogę. Biją też, mówiłaś, tak, prawda, że zdarza się, że... Mi się skarżył, że teściowa biła moje dziecko po twarzy i wmawiała dziecku, że ja dziecko biję, ja nigdy w życiu mojego ani jednego, ani drugiego nigdy w życiu nie uderzyłam. Mówiłaś też o tym, właśnie tutaj w opiniach wyczytałam, że teściowie z Ewy, czyli dziadkowie, którzy jakby bardziej wychowują niż własny ich ojciec, a on ma przesądzoną opiekę, dodam, wywierają presję typu, że muszą mieć same piątki w szkole i przez to jest tutaj napisane, że ma ich charakter, jakby nie rokuje na przyszłość dobrze, ponieważ jako mężczyźni nie będą mieli takiego charakteru, który wiąże się z tym, że no, trzeba tą rodzinę utrzymać, trzeba być tą jakby decydującą niemalże osobą i że bardzo często uczestnicząc na przykład w jakichś konfliktach klasowych, gdzie takowe zdarzają się w każdym wieku, w każdej klasie, to jakby wycofują się z tych konfliktów, nie chcą w nich uczestniczyć przez to, że właśnie mają no, w domu taki rygor, który nie pozwala im na podejmowanie własnych decyzji, tylko są to decyzje, zawsze mają to być rozkazy wykonywane przez tych dziadków, tak? Nakazywane przez dziadków, a wykonywane przez dzieci. Przeciwstawianie się tym rozkazom wywołuje właśnie takie skutki, że tak jak mówiłaś, zrzucanie tych zeszytów, czy oklepywanie po twarzy. No słuchajcie, tak nie może być. Nikt nie jest doskonały we wszystkich dziedzinach życia i oceny czwórkowe są złymi ocenami, a nawet oceny dostateczne. Dobrze wiemy, jaki w Polsce system kształcenia. System kształcenia w Polsce nie jest ukierunkowany, jest wielostronny, wieloznaczny i dziecko dzisiaj kształcące się w szkole podstawowej chociażby musi być dobre ze wszystkiego i z chemii, i z fizyki, z języka polskiego, historii, biologii. I tutaj to, że dziecko miewa trochę słabsze oceny niż te piątkowe z danej dziedziny życia, nie jest niczym złym. Najważniejsze jest, żeby to dziecko miało dobre serce, dobry charakter i kształtowało to, co je interesuje, a nie kładzie się nacisk na wszystko. Ono ma być dobre we wszystkim. Ewa, o czym marzysz? Marzę, żeby moje dzieci ze mną były. Żeby były z tobą. Tak. Żeby w końcu... Tak, bo jak powiedziałam, moje dzieci, dla mnie dzieci... Pierwsze, jak moje dziecko rodziłam, to dla mnie to było takie przeżycie. Nigdy w życiu nie jak mieszkałam tam z mojej marzenia, ja nikomu dzieci nie powierzałam pod opiekę. Ja zawsze dzieci były ze mną. Wszędzie ze sobą je zabierałam. Gdzie ludzie nawet na wiosce mnie obgadywali, że cały czas jestem to same z tym dzieci. Że ty chcesz jak najlepiej je wychować i wierzyłaś w to, że to zrobisz, że wyrosną dla dobrych ludzi i że będą miały dobre, otwarte serce. Wiecie, dzisiaj to jest w cenie. I też znalazłabym ludzi, którzy by też to potwierdzili.
to już miałabyś świadków, ale wszyscy świadkowie, których Ewa chciała przedstawić w sądzie, sąd odrzucał. Tak jak te opinie były bardzo stronnicze i widzimy tutaj w tych wszystkich dokumentach, jest ich mnóstwo, rażące błędy niedopuszczalne. Także my dołożymy wszelkich starań, żeby jednak sytuacja się odwróciła, żeby sąd chciał Cię usłyszeć, bo robienie z Ciebie osoby winnej w momencie, kiedy to Ty jesteś pokrzywdzona, tak, to jest odwrócenie całkowicie sytuacji i to rażące poprzez te błędy, które tutaj widzimy. Nie może być tak, musi być ta sprawiedliwość, bo ludzie, przecież my wierzymy w tę sprawiedliwość, a jednak tak, widzimy, a jednak że jej nie ma. System cały czas łamie prawa i wszystkie artykuły. Ewa, co uważasz za taką największą tutaj takie błędy? Jak ty się czułaś na tych badaniach na przykład? Mówiłaś tym psychologom, którzy cię badali, tak? To było pani w poradnym opolu. Tak, ta pani już była uprzedzona, bo musiała wcześniej czytać wcześniejszą moją sprawę i ona na podstawie mojej przyszłości cały czas próbowała mi wmawiać rzeczy, które były nieprawdziwe. Na przykład? Tak. Że ja dzieci sama postawiam w domu, że to, co mi mąż robił, że mnie pił, że nasiadał narkotyków. Próbowała wszystko na korzyść jego, bo ja próbowałam wyjaśnić te wszystkie, ale ta pani była, ona mi wręcz zarzucała rzeczy, próbowała mnie doprowadzić do... Zdenerwować się, tak, to rozmawiał z nami, że zadawała dziwne pytania, które nie dotyczyły w ogóle sprawy, żeby wyprowadzić Ewę z równowagi, żeby wyprowadzić Ewę na taką drogę, w której po prostu nie potrafiła się potem obronić. Nawet tutaj jest napisane, że dzieci siedzą na grach komputerowych, przebywając u mamy, że mama o nie nie dba, nie każe myć zęby, tak? I takie rzeczy, kiedy to doskonale wiemy, że to Ewa zarzucała swojemu byłemu mężowi właśnie te sytuacje. Dlatego jakby ta stronniczość tutaj tych organów jest naprawdę wielka i chcemy doprowadzić do tego, żeby ktoś jeszcze raz wysłuchał Ewy, wydał rzetelną opinię, a błędem było to, że te procedery, które się odbywały, te wszystkie przesłuchania, czy kurator, czy właśnie pracownik z poradni psychologiczno-pedagogicznej, po prostu były nagrywane i żebyśmy mieli dowody na to, a nie tylko pisma, które wiecie, napisać dzisiaj można wiele. To jest tylko część tych bzdur, które są tutaj napisane, bo tak mogę to nazwać. Ewa, jak widzicie, jest osobą... Jestem uczuciowa. Uczuciowa, tak, zaraz emocjonalnie podchodzi, tak, dlatego też... Wiemy, że działanie takich pracowników, którzy są przeszkoleni w tym, żeby też ludzi właśnie celowo wyprowadzać z równowagi, a mamy tutaj informacje o tym, że były mąż Ewy ma wiele znajomości, wiele stosunków międzyludzkich z osobami, które mogły wpływać właśnie na te tutaj decyzje, na te opinie. Tak. I my na to się nie godzimy. I my zrobimy i dołożymy, zrobimy wszystko, dołożymy wszelkich starań, żeby Ewa mogła w końcu mieć swoich synków przy sobie, bo oni tego chcą, oni wyrażają opinię, że chcą mieszkać z mamą. Ewa ma warunki, ma dom duży, w którym mogą zamieszkać. Dlaczego poradnia przeprowadza wywiad w miejscu, w którym Ewa obecnie zamieszkuje ze względu na pracę, żeby mieć bliżej, kiedy podaje, że kiedy odzyska dzieci, będzie mieszkała w domu wielorodzinnym, tak, znaczy swoim rodzinnym domu, gdzie jest dużo miejsca, jest duża przestrzeń, są przygotowane do tego właśnie, żeby zabrać dzieci pod swoją opiekę, to przeprowadza się wywiad środowiskowy w miejscu, gdzie Ewa zamieszkuje, wynajmuje mieszkanie obecnie. Przecież to jest brak logiki. Tam nie tam dzieci mają mieszkać. Dzieci mają mieszkać właśnie w tym domu. Ewa, co jeszcze chciałabyś dodać? Może zapytamy Ciebie, Ewo, czy
do tej pory ta twoja wiara w te instytucje, które powinny cię chronić i pomagać ci, to teraz zmieniłaś zdanie na ten temat, na temat tych instytucji. Ja odkąd straciłam dzieci, ja przestałam wierzyć w prawo, bo ja się zakrzyczyłam pokrzywdzona u mnie, tym bardziej, że mój były mąż, on był wielokrotnie notowany na policji, sąd też mógł to sprawdzić. Miałam adwokata, który w ogóle nie bronił mnie, w ogóle nie informował mnie o żadnych postępach w sprawie. Nigdy nie widziałam wcześniej żadnych akt sprawy, o opinii, nic mi adwokat, ja nigdy nie wiedziałam, jak to wygląda, bo nie miałam styczności z prawem, z tym. Tak? Ja dopiero teraz wszystko, co teraz, jak na tej sprawie, ja pierwszy raz widzę te wszystkie kłamstwa, jakie on podał i powołał się na tych swoich świadków, którzy w ogóle mnie nawet nie znali. A zeznawali i sąd to brał pod uwagę. Tutaj... Teraz też obecnie miałam świadka, panią nauczyciel ze szkoły, która by potwierdziła w sądzie, że podawał fałszywe informacje na mój temat. Powoływał się na nauczyciela, a sąd jednak też to odrzucił. Miałam. Także nie wierzę. Po prostu nawet nie wierzysz adwokatowi, któremu musiałaś za wykonaną usługę zapłacić, który nawet nie informował o przebiegu całej sprawy i o tym, jakie w ogóle są rokowania i cokolwiek. Tak. Czyli płaciłaś, a jednak jego usługa była nierzetelna. Dlatego teraz nie będziemy korzystać z pomocy takich osób, tylko sami tutaj będziemy walczyć, pomożemy Ewie w odzyskaniu dzieci i mamy nadzieję, że nam się to uda, że system, który obowiązuje w tym kraju, musi zostać złamany właśnie po to, żeby takie decyzje nie zapadały. Darku, coś chciałeś jeszcze powiedzieć przed tym? Problem największy z adwokatami, czy tam radcami prawnymi systemem. Jest taki, że on czy wygra sprawę, czy przegra, i tak dostaje pieniążki. Właśnie, każdy. Dlatego on wystarczy, że tylko mu pełnomocnictwo już się podpisze i jest praktycznie, on ma już ileś tysięcy zarobione, tak? Także tu jest największy problem, bo jeżeli już by wynagradzał tych, że tak powiedzmy, adwokatów, bo nie chcę, cisną mi się inne słowa na usta, no ale niestety muszę, znacie mnie, to wiecie, jakie słowa używam na nich. No powinno to być, jeżeli nie wygrywa, nie stara się, nie powinien dostać wynagrodzenia. Nie powinien dostać garzy, tak. Dokładnie. A tu jest niestety jest odwrotnie. On czy wygra, czy przegra, to tak jak mówiło się kiedyś, czy się robi, czy się leży, dniówka się należy. O, dokładnie tak. I tutaj w tym przypadku tak było. I nawet nasze pierwsze spotkanie z Ewą, to Ewa mówi, ale ja mogę od niego te dokumenty uzyskać, od adwokata i tak dalej. Także zobaczcie, jak zastraszona osoba tymi procedurami, które są wokół i tą dezinformacją, którą miała do tej pory, że on nic nie może zobaczyć, o jakieś pisma, o czytelnia akt i tak dalej. Po prostu takie straszenie, że człowiekowi się oddech ciebie. To cały czas mnie zniechęcał. Zawsze jak to mnie dzwoni, to mi się płakać chciało. Bo cały czas mówił, że ja nie wygram sprawy, że jednak te wszystkie moje, te co on podał, to i tak będzie przeciwko mnie. Bo no, cały czas tutaj mówimy. Stronniczość wszystkich, którzy tutaj przyczynili się do odebrania praw do dzieci. Tych przypadków jest masa, tak? To nie jest tylko pani Ewa, ale mamy tych przypadków. Już wczoraj też rozmawialiśmy z panią z Cieszyna, gdzie sytuacja jest bardzo podobna i też stronniczość. Tutaj nawet zabiera się dzieci zaraz po urodzeniu dziecka. Słuchajcie, to jest niedopuszczalne, bez oględzin, bez zapoznania się właściwych organów ze sprawą w sposób należyty. Czerpujący, no słuchajcie, przecież to jest odebranie nowonarodzonego dziecka matce, to jest wyrwanie tego dziecka. Nie mogą mieć takiej sytuacji, my sami się na to nie godzimy. Mówimy nie i będziemy mówić nie i będziemy walczyć z tymi, którzy działają wbrew prawu. Koniec nierządności, koniec. Nie damy się, Ewa. Tak, nie damy się i będziemy walczyć o nasze prawa, które są nam cały czas odbierane. Dokładnie. Cały czas jest konstytucja, ludzie w ogóle o tym nie wiedzą. Jest zaciśniana tak. Po prostu pętla na tych, którzy jeszcze mają mózg, który myśli, który działa, który nie godzi się. Wiecie, dzisiaj chce się, aby wszyscy szli jedną drogą, jak te barany. Tak,
co to ma być? Ja nigdy nie szłam za stadem i iść nie będę. Dlatego też będziemy walczyć chyba. Dziękujemy Wam bardzo, miłe panie, za ten reportaż, za tą wypowiedź. No, mieliście okazję usłyszeć to od osób zainteresowanych, od Ewy bezpośrednio, jak również Angelika, która zapoznała się z dokumentami, z aktami sprawy. No cóż, cały czas powtarzam i będę powtarzał, że systemowi adwokaci nigdy nie będą działać na naszą stronę, po naszej stronie nie będą. Przede wszystkim chciałbym Wam, widzowie, powiedzieć, sprawdzajcie adwokatów, jakie Wam dokumenty robią. Bo dają do podpisania. Tak, niekoniecznie działają na Waszą korzyść, także nie mówię, że wszyscy, tak, bo to by było błędem. Tak samo i w policji, i gdziekolwiek, i sędziowie. Nie wszyscy są tacy, ale miejcie margines błędów na nich, bo naprawdę z tego, co tutaj pokazujemy Wam, a nie pokazujemy Wam po to, że chcemy Was zastraszyć, tylko Wam chcemy pokazać, jakie są realia, jak jest naprawdę, jak wygląda cały ten system urzędniczy. Czy tam Szczepan to pokazuje, czy tam, no, bym mógł wymieniać, no nie wiem, dosyć sporo osób. Warto ich wszystkich oglądać, bo pokazują Wam prawdę, jakie są realia, jak to wygląda tak naprawdę. I tak, możecie się też uczyć na naszych przygodach w sądach, w prokuraturze, w policji. Po to Wam to pokazujemy, żebyście mieli jakiś przykład, bo może Was to wszystko dotknąć, spotkać wkrótce. I gdzieś tam przypomnijcie się, że taki materiał był u nas opublikowany, otworzycie go sobie i będziecie mieli gotowe rozwiązanie na walkę, ja powiem tak, z tymi darmozjadami, bo inaczej nie można już tego nazwać. To i tak jest delikatne słowo, które używam, bo na co dzień używam bardziej niecenzuralnych, mocniejszych słów. Moi drodzy, Nysa, walka z wymiarem niesprawiedliwości. Kolejny raz i podejrzewam, że jeszcze nie kończąca się opowieść, bo jeszcze tutaj zawitamy wspólnie z Darkiem na kilka interwencji, bo już takie doszły do nas też informacje. Jak również wiceburmistrz nas bardzo zaprasza tutaj, jeżeli już sprawa pani Ani zostanie rozwiązana i zakończy się szczęśliwym happy endem, więc na pewno przyjedziemy, zdamy tą relację. Na dzień dzisiejszy jest wszystko na dobrej drodze. Tutaj bardzo, naprawdę bardzo pozytywnie odbieram wiceburmistrza miasta Nysy, który zajął się i podszedł do problemu bardzo poważnie, priorytetowo, moglibyśmy rzec nawet. Zobaczymy, jaka będzie reakcja pani Ani. Przedstawimy ją jej wkrótce. Tak samo będziemy tutaj wspierać panią Ewę. Będziemy tutaj cały czas to monitorować. Będziemy na rozprawie u pani Ewy, więc pomożemy, na pewno pomożemy. Wy, jak chcecie, również dołączajcie, pomagajcie. No bo cóż jeszcze nam można zabrać? No, zabierają już nam własne dzieci. Gdyby przyszli do mnie, przysięgam, żeby gdyby przyszli do mnie z taką interwencją, pozabijałbym ich. Przysięgam, żebym pozabijał tych ludzi. I tutaj tylko informuję, nie, nikomu nie grożę absolutnie. Ktokolwiek by tylko zbliżył się do moich dzieci, zrobiłbym to. Jestem na to przygotowany, jestem gotowy do takiego działania i zrobiłbym to. Natomiast, no cóż, kobieta, słabsza płeć też nie ma, no oczywiście już... Oburzenie to jest kobiet. Oburzenie kobiet, oczywiście. Fizycznie też potraficie dołożyć, dobrze. No. Potrafią dołożyć, ale tutaj akurat mężczyźni... Przepraszam, że ci przerwałem, mamy też doniesienia, że kobiety się znęcają nad facetami, także... Mamy? Tak, już takie sytuacje też u mnie były. Faktem, że do emisji programu u nas nie doszło jeszcze, bo to jeszcze byłem na innym kanale. Tam miała być relacja z tego i tam jest faktycznie, miała być tak samo jak tutaj dzisiaj jest reportaż przeprowadzony, tam miał być z panem przeprowadzony reportaż. Oczywiście nie chciał ujawnić swojego wizerunku, to miało być zasłonięte, ale faktycznie fizycznie znęcała się nad nim kobieta. No to no i cóż, coś można powiedzieć. To nie są jaja, to są autentyczne fakty. No bywa i tak. No ale to lepiej w drugą ale stronę. Ale to mniejszość. Niż być damskim bokserem. Tak. I no i cóż jeszcze.
moi drodzy, najbardziej na tym cierpią dzieci. Te dzieci mają, będą miały traumę do końca życia. Te dzieci odbierane przez kuratorów, odbierane do placówek niezwiązanych, niepowiązanych rodzinnie, do tych domów dziecka, czy tych zastępczych domów dziecka, handel dziećmi, o którym mówimy. Tutaj też wspomnimy o tej organizacji OMSRIG, która się udziela w tym, moi drodzy, i pośredniczy też w handlu dzieci i przekazywaniu tych dzieci do par homoseksualnych, wywożenia za granicę. Także miejcie tą świadomość, gdziekolwiek się pojawią jakkolwiek ich reporterzy, przedstawiciele, no to zgłaszajcie to. Najlepiej zgłaszać ich stronę, to macie magiczne kropeczki czy u góry przy każdej stronie, że fałszywe informacje, mowa nienawiści, te sprawy. Jak tak będzie, no, przywódca jest tak, przecież... parę tysięcy zgłoszeń i po stronie mają, także albo zasięgi tak spadną, że nic nie będą mieli. Także to naprawdę od was zależy, czy ten ośrodek szkalowania wyłączycie, czy nie. Dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami. Udostępniajcie, rozpowszechniajcie, niech się to niesie. Moi drodzy, my z Darkiem jak najbardziej będziemy ten temat pilotować, będziemy też nagrywać, będziemy relacjonować dla was to wszystko. I będziemy, no, zmuszeni jesteśmy znowu przejechać kilkaset kilometrów po to, żeby pokazać to, co się dzieje, wymiar niesprawiedliwości, te instytucje, które powinny pomagać, a zawodzą, przeszkadzają, wręcz nawet nękają. A to wszystko przez to, że już nie łamana jest konwencja. To jest gwałt na konwencji praw dziecka, gwałt na konwencji praw człowieka, gwałt na konstytucji. To się dzieje. To się dzieje w tym kraju i trzeba z tym zrobić naprawdę porządek, bo wkrótce może to dotknąć każdego z nas, a wiecie, że już planują kolejne posunięcia, planują kolejne obostrzenia. Także to się dzieje. To się dzieje, no i czekamy, aż będzie wreszcie. Wam zabiorą wszystko, wolność nawet, że nie będziecie mogli. Majątki zabierają. I tak sami stracicie wcześniej czy później, bo koszta życia tak podskoczyły do góry, że no nie, to przekroczą wasze dochody, że i tak was zlicytują, i tak was nie będziecie mieli nawet na jedzenie, tak będziecie przysłowiowymi żebrakami. Tak? Tak jak jest w tej chwili z kredytobiorcami, gdzie kredyt wzrósł ponad już 100%, mamy tą świadomość, że miejcie tę też świadomość, że te mieszkania zostaną wkrótce odebrane. I będziecie tylko najemcami. Jeszcze chciałbym dodać, zostawią. Tak, jeszcze chciałbym dodać, bo w grudniu przeprowadziłem sobie już, no nie mógł wystąpić przed kamerą, bo etyka zawodowa, czy jak to tam się nazywa, zabrania mu tego, ale przeprowadziłem sobie z nim, jednym komornikiem, rozmowę, no i on już sam osobiście przyznał, że wiedzą o tym, że będą już masowe eksmisje z domów, tak, mieszkań i tak dalej. Tylko że te sprawy jeszcze są w trakcie jakby rozpraw sądowych i po prostu zapowiedział, że gdzieś około czerwca będą mieli, że tak powiedzmy, swoje żniwa. To, co niektórzy z was to oglądają i wiedzą, jaki stan ich konta jest i jak spłacają sobie te kredyty, no niestety na was nie będą patrzyli, czy wy sobie zapłacicie miesiąc później, czy wcześniej. Jeżeli już są procedury wdrożone, to jednym słowem, no ja chciałbym być na waszym miejscu. W myśl powiedzenia, wasze ulice, nasze kamienice. I to tak się odbywa. I z tym może zakończmy. Tak jest. I z tym może zakończmy. Przemyślcie sobie to. Pozdrawiamy serdecznie. Nysa, 24 lutego roku pańskiego 2023. Trzymajcie się, walczymy i nie poddajemy się. Hej.